Najbardziej w życiu żałuję tego, że nie miałam śmiałości prowadzić życia takiego, jakie uznawałam za stosowne, za słuszne, a prowadziłam takie, jakie oczekiwali ode mnie inni. Takie słowa można przeczytać w książce Bronnie Ware, australijskiej pielęgniarki, która przez większość życia swojego zajmowała się osobami umierającymi. I te osoby, kiedy już wiedziały, że za parę dni, albo może za parę tygodni umrą, dzieliły się takimi właśnie spostrzeżeniami z nią. Lubię myśleć o tych słowach, kiedy mam do podjęcia jakieś ważne decyzje życiowe. Wtedy pozwalają mi one zdać sobie sprawę z tego, że moje życie jest tylko moje. Nie mojej rodziny, nie społeczeństwa, nie potomności, nie mojego psa, tylko i wyłącznie moje. I to właśnie ja każdego dnia jakimiś takimi czy innymi decyzjami je stwarzam. I tylko ja mogę stworzyć je takie, żeby było dla mnie doskonałe, takie, żebym była zadowolona, żebym była szczęśliwa, żebym pod koniec życia nie żałowała, ale przede wszystkim, żebym teraz właśnie mogła się nim jak najbardziej nacieszyć. Pytanie jest, jak to zrobić, żeby to życie było właśnie do nas dostosowane. Na portyku w świątyni w Delfach napisane było: poznaj samego siebie. No i chyba to jest najważniejsze. A cóż się dzieje? Od dzieciństwa społeczeństwo obdarowuje nas takimi czy innymi koncepcjami na nasz temat właśnie. Nasza rodzina, przyjaciele, nauczyciele. To jest jak najlepiej, w najlepszych intencjach dla nas. Mówią nam, jak jesteśmy, do czego się nadajemy, do czego się nie nadajemy, w czym jesteśmy beznadziejni, jakie nasze życie powinno być, jakie jest w ogóle słuszne życie. Tak? Czyli jak tu wcześniej było powiedziane, wtyczki społeczne. Warto zastanowić się nad tym, jakie te wtyczki mamy, jakie mamy te koncepcje na swój temat. Ponieważ, jak powiedziano, tożsamość to są bajki, które opowiadamy sami sobie na swój temat. I jakie te bajki będziemy mieli, takie będzie nasze życie. Więc jakie są te nasze koncepcje na nasz temat? Czasami mogą być fatalne, naprawdę. To znaczy fatalnie rozminięty z rzeczywistością. Jeżeli o mnie chodzi, takim najbardziej spektakularnym przypadkiem w moim życiu, kiedy po prostu w sposób niesamowity myliłam się na swój temat, było to, kiedy parę lat temu ktoś zaproponował mi udział w kursie masażu tajskiego. Ja natychmiast powiedziałam, że nie. Absolutnie, po prostu nie mam mowy. Nigdy w życiu nie byłam przekonana tak bardzo, absolutnie na 100%, że do czegoś się nie nadaje, że nie chcę. Ja to w ogóle jestem intelektualistką, głowa w chmurach, w książkach, w ogóle jakieś tam dotykanie, obcy ludzie, te sprawy. Ja w ogóle jestem dotykalska. Tak się zdarzyło, że parę tygodni później, chyba bodajże nawet 2 tygodnie później, dzięki przedziwnym zbiegom okoliczności, znalazłam się na kursie masażu tajskiego. Po 3 godzinach już byłam nałogowcem. Od tego czasu skończyłam już kursy w 4 różnych szkołach masażu tajskiego. I bardzo go cenię z różnych względów, ale również dlatego, że jest dla mnie fantastyczną równowagą w życiu. Właśnie z jednej strony te książki, te wszystkie intelektualne rzeczy, które robi, i z drugiej strony właśnie coś zupełnie, zupełnie innego. I tak właśnie bardzo możemy się mylić na swój temat, więc warto to testować. Innym przykładem takiej pomyłki mojej było to, kiedy miałam koncepcję na temat tego właśnie, jakie życie powinno być i jak jest dobrze. Nie wiem, skąd mi się to przypętało, może sama wymyśliłam, ale stwierdziłam, że jest dobrze się specjalizować. Dobrze jest, jak się postanowi, że coś się będzie robiło, to być wiernym temu do końca życia, pójść do tej fabryki i pewno do końca życia, może wtedy taki był pomysł na życie w ogóle. Ale przede wszystkim specjalizacja jest najważniejsza. Jak się zaczyna książkę, to trzeba ją skończyć. W ogóle nie ma mowy o czytaniu 5 książek naraz i tak dalej. I starałam się tego trzymać, to znaczy z jednej strony
robiłam to, co zawsze lubiłam, czyli uczyłam się 5 języków naraz i 5 tańców ludowych, bo jak zaczęłam się uczyć tańców ludowych, to już znaczy od tańca klasycznego indyjskiego przez tango argentyńskie i tak dalej, po flamenco. Właściwie specjalizacja powinna być dobra. I tak o tej specjalizacji marzyłam do momentu, dopóki nie przeczytałam książki Poznaj swoje silne strony. I tam razem z książką jest do książki jest załączony kod do testu Instytutu Gallupa. I można sobie zrobić taki test. I nagle okazało się, że moją silną stroną jest zbieranie, zbieractwo. Wow. To znaczy, nie było to dla mnie zaskoczeniem po tym wszystkim właśnie, po tych wszystkich 5 książkach naraz i kolejnej dziedzinie wiedzy, którą się interesowałam. Ale żeby to było moją silną stroną, naprawdę otworzyło to moje oczy na bardzo wiele różnych rzeczy, na to, jak bardzo mogę z tego skorzystać. I czy rzeczywiście korzystam, czy rzeczywiście jest to moją silną stroną. Tak, jak najbardziej. Pomijając to, że daje mi to wiele, daje mi to bardzo dużo przyjemności w życiu, to zaczynanie i próbowanie różnych rzeczy, to oprócz tego przydaje mi się naprawdę. Jestem nauczycielem angielskiego i dzięki temu, że interesuję się tyloma różnymi dziedzinami wiedzy na przykład, mogę robić kursy specjalistyczne na najróżniejsze tematy. Mogę znaleźć wspólne tematy do rozmowy praktycznie prawie z każdym. Jestem też coachem, więc zgodnie ze swoją naturą, jak już zaczęłam uczyć się coachingu, to później poszłam do 5 kolejnych szkół i dzięki temu teraz mogę to łączyć. Tworzę nowe narzędzia coachingowe, które nie tylko łączą te najróżniejsze szkoły coachingu, ale również rzeczy tak odległe jak to, czego na przykład nauczyłam się na kursach masażu albo zarządzania projektami. I to fantastycznie działa w moim życiu. I myślę, że jest to chyba regułą. Ostatnio czytałam badania naukowe prowadzone przez doktora Roberta Rubensteina dotyczące naukowców, szczególnie naukowców wybitnych. On porównywał biografie naukowców, którzy mieli najróżniejsze osiągnięcia, począwszy od po prostu takich pracujących na uczelni, aż po noblistów, z tak zwaną ogólną populacją. I okazało się, że im większe osiągnięcia, im więcej odkrywczych prac naukowych ma ktoś na koncie, tym bardziej jest to prawdopodobne, że oprócz tego, że zajmuje się w życiu czymś, znaczy tą swoją dziedziną wiedzy i spędza ileś tam godzin w laboratorium, to tym bardziej jest prawdopodobne, że zajmuje się jeszcze czymś innym, że ma zupełnie z tą swoją dziedziną wiedzy niezwiązane hobby, że zajmuje się garncarstwem albo obserwacją ptaków. Jeżeli przejrzymy biografię noblistów, to też to bardzo wyraźnie widać. Jeżeli chodzi o noblistów, to prawdopodobieństwo, że zajmują się jeszcze czymś oprócz swojej dziedziny, jest nawet kilkanaście razy większe. Jeżeli, może nie być gołosłownym, jeżeli weźmiemy noblistów z dziedziny fizyki, takich, których najbardziej znamy, to Röntgen na przykład był olbrzymim miłośnikiem przyrody i spędzał całe dnie, czasami chodząc po Alpach, był bardzo entuzjastycznym alpinistą. Planck i Heisenberg byli pianistami, bardzo zresztą wybitnymi pianistami. Einstein, możecie Państwo pamiętacie, oprócz tego, że uwielbiał podróżować, był też skrzypkiem i grał m.in. z Juilliard Quartet. Niels Bohr, oprócz fizyki, zajmował się filozofią, ale był także entuzjastycznym piłkarzem i nawet występował w drużynie Niemiec, kiedyś mu się zdarzyło. A jeżeli pomyślimy o bardziej współczesnych czasach, to na przykład Richard Feynman grał na bębnach i malował. Więc wydaje mi się, że nie jest to przypadkiem, że właśnie ci najbardziej wybitni ludzie zajmują się jeszcze innymi rzeczami. Zajmowali się, że łączenie najróżniejszych dziedzin zupełnie niepowiązanych
stwarza nam możliwość bycia twórczym, spojrzenia na problemy, które mamy w pracy, na problemy w życiu z zupełnie innej perspektywy i dojrzenia bardzo ciekawych różnych powiązań. Więc ja to swoje zbieractwo mam w sobie wrodzone, ja po prostu to lubię, ale generalnie wszystkich Państwa zachęcam do zbieractwa, do próbowania tego czy czegoś innego. O tak po prostu. Jak ja to robię? Ja po prostu mówię tak różnym okazjom zdarzającym się w życiu. Kiedyś obejrzałam taki film, jestem na tak, Yes Man z Jimem Carreyem. To jest taki, to jest taki film o urzędniku bankowym, który jest w ogóle smutny, z depresją, znudzony życiem totalnie i w którymś momencie postanawia mówić tak na wszystko, co mu się przytrafia. Zaczyna uczyć się koreańskiego, zaczyna się uczyć gry na gitarze, pracować w schronisku dla bezdomnych. Jest to komedia, więc nie muszę mówić Państwu, że oczywiście wszystko się świetnie kończy i fajnie się dla niego układa i ten koreański, ta gra na gitarze i schronisko dla bezdomnych. Ale moim spostrzeżeniem jest to, że w moim życiu jest tak samo. Jeżeli coś zaczynam, czegoś próbuję, to po pierwsze nie żałuję na pewno tego. Nigdy nie zdarzyło mi się, żebym czegokolwiek żałowała, cokolwiek spróbowałam, ale jakoś tak przydaje mi się to w życiu. Pomijając to, że sprawia mi bardzo dużo radości. I moją zasadą jest taką właśnie, żeby nie żałować, nie być konsekwentną, dać sobie prawo do tego, żeby pójść i zrobić coś po prostu jeden, jedyny raz. I ktoś może powiedzieć jeden, jedyny raz, właściwie, czy to się coś takiego może przydać w życiu? No tak, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że tak. Bo wzięłam kiedyś lekcję Swahili, jedną, jedyną w swoim życiu. Po czym do tej pory wspominam bardzo przyjemnie pewien wieczór, który spędziłam w Mombasie w barze, rozmawiając z panią, która mówiła 20 słowami po angielsku. Ja wtedy znałam 20 słów w Swahili. Prawie 2 godziny rozmawiałyśmy o życiu, pracy i facetach. Innym razem, całkiem niedawno wymyśliłam, że wezmę kurs samoobrony. Ludzie się mnie pytają, dlaczego kurs samoobrony, czy ktoś cię kiedyś pobił. Ja mówię, nie, ale tak jakoś mam ochotę pójść na kurs samoobrony, akurat się zdarzyło. Teraz mogę powiedzieć, tak, zdarzyło mi się jeden raz, ktoś chciał mnie pobić. Żebyście Państwo wiedzieli, jak szybko uciekał. Już tu tydzień po kursie. Więc tak. A warto robić coś jeden, jedyny raz. I nigdy nie wiadomo, kiedy może to się przydać. Warto czemuś się poświęcić również przez parę lat i przez całe życie. Bo to jest Państwa życie i właśnie zobaczyć, czy pasuje mi to, że chcę się czemuś poświęcić, czy chcę po prostu spróbować. Albo może popróbować parę razy, żeby czegoś się o sobie dowiedzieć, żeby dowiedzieć się, jakie są nasze ograniczenia, czy są w ogóle, czy może były fikcją, czy w ogóle te wszystkie koncepcje na temat ograniczeń były aktualne, czy nadal są aktualne na nasz temat. Daję sobie prawo do tego, żeby w każdym momencie zrezygnować. Daję sobie prawo do tego, żeby czegoś się bać. I jak słyszeliśmy dzisiaj, dobrze jest czasem się bać i czasem przełamywać ten strach. Gdyby nie to, że przełamywałam swój strach, nigdy nie miałabym okazji pływać w wodach, nurkować w wodach, gdzie są rekiny i opiekować się tygrysami, tak, bo to też robiłam w życiu. I nigdy może bym nie wzięła udziału w kursach wokalnych, tylko jednych, jedynych, też 2 dni. I była to najstraszniejsza rzecz, jaką robiłam w życiu, była o wiele gorsza niż tygrysy. Ponieważ jeszcze ze szkoły podstawowej mam fantastycznie zaszczepione przerażenie przed publicznym śpiewaniem, to jest... No i co się stało? Nadal nie potrafię śpiewać. Nic, żaden cud się nie wydarzył. Nie okazało się, że bardzo się myliłam. Nie, nie myliłam się bardzo, natomiast nie boję się. Nie boję się już w tej chwili śpiewać. Więc mogę tą swoją bajkę o sobie opowiadać tak czy inaczej. I to Państwu bym proponowała, żeby kiedyś sobie tą bajkę o sobie opowiedzieć, zastanowić się, co nam się w niej podoba. A co może
może nie bardzo nam się podoba i można by było powiedzieć jakoś inaczej. Co jest takiego, co jest dla nas najważniejszego? Co daje nam szczęście? To znaczy, jakie rzeczy sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi? Ponieważ bycie szczęśliwym jest bardzo, bardzo ważne, tak? Jedną z rzeczy, którą ludzie najbardziej żałują również w momencie śmierci, jest to, i tu cytując Bronnie Ware, najbardziej w życiu żałuję tego, że nie dałam sobie prawa, by być szczęśliwym. Więc warto sobie opowiedzieć tą bajkę sobie jeszcze raz. Zapytać się siebie, jacy jesteśmy, i pozmieniać ją sobie, i zapytać się siebie, co nam daje szczęście, jakie są nasze marzenia, jak możemy się do nich przybliżyć. Już teraz, od razu.